Temat bardzo ważny, który dotyczy wielu ludzi, wielu osób, w ostatnim czasie temat modny, tak w cudzysłowiu, ponieważ bardzo wiele ludzi cierpi na taki paraliż senny, który jest wywoływany przez różne, różne czynniki i ten paraliż senny powoduje, że na przykład jesteśmy w pełni, sobą, Czyli widzimy coś, słyszymy coś, ale nie możemy zareagować, prawda? Jesteśmy sparaliżowani. Często występuje na przykład również taki słabszy, słabszy oddech, albo występuje zwolniony rytm serca, czy paraliż kończyn. Bardzo, bardzo różna, cała, cała masa takich symptomów, ale mniej więcej wiesz o co chodzi i może. Może masz takie sytuacje, a jeżeli nie, to musisz o tym wiedzieć, że coś takiego może w każdej chwili się pojawiać, bo na przykład nawet stres czy różne inne czynniki mogą coś takiego wywołać. Dlatego, jeżeli cierpisz na taki paraliż senny, to musisz wiedzieć o czymś, co dzisiaj jest tematem tego spotkania, że często mówimy o tym paraliżu sennym czy przysennym, jeżeli chodzi o... O ludzi, ale dokładnie taki sam paraliż senny czy przesenny dotyczy zwierząt. I bardzo wiele zwierząt, bardzo wiele zwierząt padło obrzydliwą ofiarą eutanazji, czyli uspania przez weterynarza, tylko i wyłącznie dlatego, że weterynarz nie miał o tym pojęcia, że taki paraliż senny czy przesenny może u zwierząt występować a Ty wiesz, że my ludzie zazwyczaj śpimy w nocy, a zwierzęta często śpią również w ciągu dnia i wtedy, gdy na przykład taki paraliż następuje, my jako właściciel to widzimy, w panice biegniemy do weterynarza, żeby nam pomógł a weterynarz wydaje wyrok że zwierzątko należy uśpić Ty wiesz, że jestem ogromnym przeciwnikiem usypiania zwierząt tak jak jestem ogromnym przeciwnikiem usypiania ludzi dla mnie ma to dokładnie to samo znaczenie, dlatego to spotkanie chciałabym, aby było dla ciebie takim, taką wskazówką, taką informacją, że coś takiego istnieje. To jest bardzo ważne, bo często oddajemy e, odpowiedzialność do weterynarza, a ty wiesz jak wyglądają studia lekarskie, wyglądają studia weterynaryjne, że naprawdę tylko malutki procent lekarzy wszelkiego rodzaju to są e, pasjonaci, to są ludzie, którzy robią to z powołania, a duża część to są po prostu dzieci bogatych rodziców, które idą w tym kierunku, by czerpać e, swoje zyski. Z ludzi, którzy oddają swoją odpowiedzialność w ich ręce i którzy oddają siebie, jak gdyby, czy swoich podopiecznych w ich ręce. Dlatego nie musiałabym nagrywać tego spotkania, gdybyśmy już żyli na nowej Ziemi, gdzie każdy robi coś z powołania, z pasją, z miłością, z pełną wiedzą. Muszę jednak robić to e, słuchowisko, dlatego że tutaj, jeszcze na tej starej Ziemi, pewne rzeczy wyglądają inaczej. Czyli z pewnością wiesz, że od około miesiąca mam pod opieką dwa niemowlaczki, które odrzuciła matka. Ja nie będę mówiła tutaj o większych szczegółach, ze względu na to, że staram się chronić zwierzęta, które są pod moją opieką, a różne osoby słuchają tych audio i później, gdy pojawiają się zdjęcia, gdy pojawiają się jakieś filmy itd., to po prostu te zwierzątka są narażone. Dlatego powiem Ci tylko to, co najważniejsze. I jedno z tych zwierzątek, jeden z tych małych niemowlaczków, do których wstaję mniej więcej co trzy godziny, również w nocy, aby karmić je butelką, Cierpi na taki właśnie paraliż senny. I wiele razy, gdy przyszłam na przykład w nocy, aby je nakarmić, to to zwierzątko było całkowicie sparaliżowane. Oprócz tego, że biło jego serce. Nie wykazywało żadnych oznak życia, czyli nawet powieki nie działały, oczy się nie zamykały, oczy się nie otwierały, oddech był tak minimalny, że praktycznie niewyczuwalny. Wszystkie kończyny były jak gdyby sparaliżowane i zwierzątko wyglądało na martwe. Gdyby nie bijące serce, to można by przyjąć, że jest martwe. I coś takiego może zdarzyć się w każdym momencie z każdym Twoim zwierzątkiem, z pieskiem, z kotkiem, czy z jakimkolwiek innym zwierzątkiem. I pamiętaj o tym, że coś takiego istnieje jak paraliż senny i paraliż przesenny. Moją najlepszą metodą, którą mogę Ci polecić, jest delikatny masaż całego zwierzątka czyli Delikatne poruszanie, masowanie po brzuszku, masowanie po karku, masowanie po, po głowie, masowanie po kręgosłupie, ewentualnie takie leciutkie poruszanie, jak poruszamy niemowlęciem, prawda? Te, te same metody można stosować. I, I później takie położenie go w takiej pozycji, na przykład bocznej ustalonej, albo położenie go tak, aby nie mogło się udusić w poduszce, czyli żeby, żeby bo jeżeli ma taki. Leciutki oddech, bardzo płytki oddech. To jeżeli położymy to zwierzątko buzią na poduszce, no to wtedy może ono się udusić. Dlatego należy tak położyć to zwierzątko, żeby miało otwarty nos, otwarty, otwartą buzię i mogło swobodnie oddychać. I mogę Ci zagwarantować, że jeżeli jest to ten paraliż, to on po jakimś krótszym czy dłuższym czasie przejdzie. Oczywiście każdy z nas jest inny, każdy człowiek jest inny i każde zwierzątko jest inne. Więc różnie może się to objawiać, różnie może to wyglądać. Dlatego jeżeli zdecydujesz się pojechać do weterynarza na przykład w takim momencie, to pamiętaj również o tym, że coś takiego może istnieć jak paraliż. Zwróć uwagę weterynarza, że coś takiego istnieje i że to może to być i pamiętaj nie guć się od razu na to, żeby zwierzątko uśpić, żeby mu Pomóc, bo gdybym ja tak reagowała, to już wiele, wiele moich zwierzątek musiałabym uśpić, które miałyby jakieś takie czy inne symptomy, a do dzisiaj te zwierzątka żyją, cieszą się, radują i są w pełni siły i w pełni mocy. Dlatego czasami trzeba o czymś wiedzieć, aby. Popatrzeć na tego weterynarza, popatrzeć na tego lekarza, czy on w ogóle ma pojęcie, co on mi tutaj radzi, czy on w ogóle o tym słyszał, czy też idzie po prostu na łatwiznę no bo przecież można szybciutko zarobić, uspać zwierzątko, zarobić na, na zastrzyku, zarobić później jeszcze na kremacji, a kto wie, już nie będę poruszać takich tematów jak na przykład lekkie uśpienie zwierzątka, żeby potem go oddać do laboratoriów na eksperymenty. To już jest taka czarna. Dziura, nie chcę tutaj poruszać tego tematu, bo, bo jest to um, temat podziemi, ale coś takiego również istnieje. Dlatego nasze dzisiejsze spotkanie niech będzie dla Ciebie taką podwójną inspiracją: pierwszą, by jak najszybciej zakończyć wszystkie konflikty, szczególnie takie konflikty, które pojawiają się jak grom z jasnego nieba. Sporadycznie lub co jakiś czas i zdać sobie sprawę z tego, że czasami są one wywoływane przez obce istoty, które tobą kierują, które e, działają na zasadzie jesteś marionetką w ich rękach. Zakończyć jak najszybciej, wyjaśnić pewne rzeczy i działać dalej w tym pięknym i pozytywnym, czyli jak najszybciej wybaczyć przede wszystkim sobie, przede wszystkim tej drugiej osobie, bo ona mogła również być kierowana, mogła być również sterowana, i jeżeli pojawiło się to tylko po raz jeden, drugi, dziesiąty i tak dalej, to jeszcze nie oznacza, że ta osoba jest naprawdę bardzo, bardzo zła i dlatego czasami. Wybaczyć, iść dalej, wyjaśnić sobie jest po prostu lepszym rozwiązaniem. Albo podjąć decyzję dobrze, to już się pojawiło po raz setny, nie mam już ochoty, w to wchodzić. No to wtedy rozstaję się z tą osobą i idę dalej. Ale czasami takie rozstania mogą być. Bardzo zbyt szybkie, bo w rzeczywistości jesteśmy razem, żeby się czegoś nauczyć, żeby czegoś doświadczyć, żeby coś przepracować, żeby również nauczyć się pewnych rzeczy. I jeżeli ktoś tak szybciutko przeskakuje z kwiatka na kwiatek, to nie jest również metoda. I druga inspiracja Poczytaj o paraliżu sennym, o paraliżu przesennym, aby wiedzieć, że coś takiego może Ciebie spotkać, może spotkać bliską Ci osobę, ale może spotkać również bliskie Ci zwierzątko i trzeba wiedzieć, jak to funkcjonuje, żeby podjąć mądre decyzje. A ja z góry dziękuję za nasz wczorajszy cudowny rytuał Nowiu Księżyca. Wczoraj było tyle świec intencyjnych, szczególnie w intencji oczyszczenia linii krwi, linii żeńskiej, linii męskiej, oczyszczenia karmy, że troszeczkę się obawiałam, że nie wyrobię się przed północą. Ale jak zwykle, siły wyższe czuwały nad wszystkim. Przed północą wszystkie rytuały zostały wykonane i teraz dzisiaj albo jutro wyślę do wszystkich uczestników podsumowanie jak, jak te rytuały przebiegły jaki jest wynik każdej konkretnej świecy dlatego bardzo proszę jeżeli brałaś udział brałeś udział o cierpliwość ponieważ ja do każdej osoby muszę opisać każdą świecę osobno wszystko sprawdzić, wszystko przeanalizować i to troszeczkę trwa a przed nami wkrótce otrzymasz jeżeli jesteś zaproszony Zapisane, zapisane na mój newsletter. Jeżeli jeszcze nie jesteś, to poniżej będzie link w opisie i tam można się zapisać. E, otrzymasz e, mini e-booka, e, jak wykorzystać miesiąc grudzień, aby idealnie zaplanować nowy rok. Jak wykorzystać tę te energię tego 12 miesiąca, aby z cudowną, piękną, świetlistą wibracją wystartować w nowym roku. Czyli to będę wysyłać, myślę, że w tym tygodniu, jako newsletter, żeby można sobie było pobrać tego e-booka, ewentualnie wydrukować. Pamiętaj, żeby posadzić drzewo również będzie link poniżej, jeżeli drukujesz takie materiały, bo przecież papier to drzewo i pamiętaj również, że w twoim miejscu mocy link będzie również poniżej masz moją książkę najnowszą książkę klucze do szczęścia, gdzie możesz również sobie pobrać tego e-booka, a ja wczoraj przekazałam pierwsze zlecenie do drukarni, książka będzie oczywiście drukowana, wczoraj poszedł do drukarni egzemplarz próbny, aby mogła jeszcze sprawdzić, czy wszystko jest idealnie i wiesz jaka była cena tego egzemplarza, bo oczywiście jeden egzemplarz, gdy drukujemy, to jest dużo droższy niż drukujemy więcej. 34,34 34 euro z wysyłką, czyli dokładnie 7,7. ,7, jeżeli nie jest to magiczny moment w czasie nowiu i taka cyfra to jest coś niesamowitego. I jeszcze może na sam koniec bardzo ważna informacja, że nadal losuję raz w tygodniu, czasami raz na dwa tygodnie jedną osobę spośród wszystkich osób, które piszą komentarze tutaj pod filmami i nagrodą jest najnowsza talia mojego autorstwa karty kamienie mocy. I myślę, że w przyszłości właśnie ta nowa książka będzie również jednym z takich prezentów, czyli jeżeli piszesz komentarz, pamiętaj, że zawsze 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 bierzesz udział w losowaniu i może akurat szczęście się do ciebie uśmiechnie i moja nowa talia kart powędruje do ciebie pocztą albo moja nowa książka. I dla tych wszystkich osób, które zamówiły sobie tą talię kart, bardzo proszę jeszcze odrobinkę cierpliwości, ponieważ w drukarni są kolejki. No niestety zbliżają się święta i wszystkie możliwe. Firmy drukują, drukują, drukują. No i jest malutkie opóźnienie w druku, ale jak tylko te karty będą tutaj u mnie, bo oczywiście jeszcze musi być dostawa tutaj na mityczną Atlantydę, to troszeczkę trwa. To od razu pakuję wszystkie zamówienia i do każdej paczuszki będzie jeszcze niespodzianka w podziękowaniu za. Ogromną cierpliwość. Ale dlaczego to tak dosyć długo trwało? Ponieważ ta talia została zmieniona przeze mnie. Teraz jest nowa wersja. Te karty są przecudne, przepiękne, tysiąc razy piękniejsze niż wcześniej. I w tym momencie myślę, że są tak. Dokładnym odzwierciedleniem tego, co chciałam, aby przekazały. Czyli ta pierwsza wersja, jak to zawsze powtarzam, że praktyka czyni mistrza, czyli to pierwsze to może. Nie jest aż takie piękne, a to już jest ta druga wersja, i ta druga wersja po prostu zwala z nóg. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pamiętaj, pisz tutaj w komentarzu. Gdziekolwiek oglądasz ten film, pisz w komentarzu. Ja postaram się w kolejnych dniach na wszystko odpowiedzieć, pewne rzeczy wyjaśnić i niech to będzie dla ciebie inspiracją. Jeszcze raz powtarzam, poczytaj o paraliżu sennym. Ludzi dokładnie tak samo. Funkcjonuje to u zwierząt. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. I najpóźniej widzimy się w czwartek na 182. ceremonii na mojej stronie bukardimaria.com. Tylko tam, tylko w tym jednym miejscu. To jest takie centrum, tam zawsze się spotykamy ze wszystkim tym, czego nie zobaczysz ani na YouTube, ani na Facebooku, ani na Instagramie. Tylko na mojej stronie są takie treści z najwyższej półki. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bocardi.